I Arkadiusz Gardzielewski również w ostatnich zawodach Mistrzostw Świata, które się odbywały w Eindhoven. Tak, widzimy jest. Tak, już zaczynamy, mili Państwo, i teraz zaczynamy relację. Widzę jednego, drugi z tyłu jest, stara się dopędzić. Jeszcze jest nierozstrzygnięte, jeszcze nie, jeszcze nie. Kenia 534 i 509. 534, 534. Tu jest 534. Launen Kwalia, Kenia. I 509. Igor Ofimienko, Ukraina. Brawo! 534 i 509. Ofimienko, wsiadł się go. Tak, widzimy, widzimy. 429. 429. Pawlo Weretycki, Donieck. Pawlo 429, Donieck. 278. Paweł Ochal, Bydgoszcz. Brawo, brawo, Paweł. Brązowy medalista młodzieżowych mistrzostw Europy w 2003 roku. Mistrz Polski, złoty medal w 2007 roku w maratonie. Wicemistrz Polski w półmaratonie. Paweł zrobił dość dużą niespodziankę. Powiedziałbym, że bardzo dużą niespodziankę. Jeżeli ci, którzy są na liście startowej, zjawili się rzeczywiście na starcie. Dziękujemy bardzo. Ultima Sport. Już są wyniki tej pierwszej trójki. Mówię dlatego, że może ktoś chce organizować, chce podpowiedzieć komuś, żeby zatrudnić. Ultima Sport. My jeździmy z nimi na wiele, wiele biegów i nie łączy nas nic. Daleko od siebie mieszkamy, ale na zawodach ja muszę, byłbym złym komentatorem, gdybym nie powiedział, że ta firma się sprawdza. Launen Kwalia, Kenia. Wynik 29:37. Pięknie. Drugi, Igor Olesinerko, Ukraina. 29:39. Dwóch poniżej 3 godzin, ponieważ trzeci, Pawlo Werecki, Donieck, 30:14. Czwarty, Paweł Ochal, Bydgoszcz, 30:25. Tak, widzimy, widzimy, naprawdę widzimy. Numer 221. 221, Patryk Łukaszewski, Gniezno. 221, Patryk Łukaszewski, Gniezno. No to niespodzianki na razie się sypią. 279. Już, już szybciutko, że mam 279. Olga Ochal! Ale tu jest 244. Pani Agnieszka Mierzejewska. Ile? 172. Andrzej Krzyścin,
Alton Gniezno. 65. Fabian Florek Konin. Dwie Polki na pierwszym miejscu. Pani Olga Ochal, Bydgoszcz. Już mówię. 33-40. I pani Agnieszka Mierzejewska, Wolbusz. Z moich informacji, pani Agnieszko, podaje pani często klub Sosnowiec. Mul Mos. I panie biegły szybkością 3.23 na kilometr. I czekamy na zapowiadane wcześniej 498, pani Krautsowa. I chyba tu też jest kobieta w środku. Zaczynamy. 498. 490, jest Wolfa Krautsowa, Grodno. 136, Piotr Karasiewicz, Gniezno. Patrz teraz. 270, Jacek Nowak, Gniezno. 277, Krzysztof Nowosielski, Dąbie. 209. Dawid Linowiecki, Radziejów. 66. Sławomir Furmański, Krzymów. 559. Krzysztof Radkowski. 437. Rafał Wasiak, Dąbrówka. 558, Mateusz Lewandowski, Krośniewice. Ile? 160, Ewerlinę Kozgei, Eldoret, Kenia. 304, Marcin Pelc. 419, to jest tutaj. Jacek Trociński, Łódź. 543, Sylwester Dudek, Rudnik. Brawo. Znamy się z wielu biegów. 27, Tomasz Bret Koło. Brawo, panie Tomku. Numer 1 koła. To 32, Michał Kacprzak, Poznań. 525. 520, Jarosław Przybylski, Koło. Numer 3, Mariusz Andrzejewski, Koło. 63, Janusz Ferenc. Norbert Wojciechowski, Gniezno. 338, Mateusz Rachubiński, Ślesin. 562, Wojciech Piekarczyk, Sieradz. 200, Zuzanna Mokros, Pabianice. 449. Bartłomiej Wiśniewski, Wyszyna.
339, Mateusz Sierkowski, Kłamsk. 141, Piotr Kazimierczak, Witkowo. 266, Krzysztof Nowacki, koło. 466, Robert Wota, Warszawa. 557, Sławomir Jakubowski, Malanów. 507, Jarosław Sarniak, koło. 413, Krzysztof Tomaszewski, Turek. 36, Leszek Ceglewski. 20. Numer 20, Czesław Błaszczyk. 357, Maciej Serafiński, Konin. 286, Adam Olszewski, Nowy Kobrzyniec. 203, Wojciech Mieliński, Zielona Góra. 229, Marcin Majszak, Swarzędz. 197 był wcześniej, Włodzimierz Lebiotkowski, Gniezno. 207, Krzysztof Lewandowski, Łódź. 348, Przemysław Rosiak, koło. 387, Krystian Szafrański, Grzegorzew. 412, Grzegorz Tokarski, Strzałków Radom. 443. 443, Katarzyna Werner, Malanów. 428, Marek Urban, Konin. 253, Filip Morowski, Puszczykowo. 254, Grzegorz Mójta, koło. 435, Paulina Wargocka, koło. 116, Zbigniew Jamrozik, koło. 147, Tomasz Kłos, Sieraz. 23, Andrzej Bonawenturczak, Krośniewice. 410, Paweł Talaga, Dąbie. 424, Aneta Turalska, Sierpc. 484, Przemysław Zdrojewski, Gniezno. 60, Cezariusz Dziopa, Konin. 242, Waldemar Michalak, Kutno. 556, Zbyszek Zorda, Konin. 113, Jakub Jabłoński, Brześ Kujawski. 21, Andrzej Błaszczyk, Bartkowice. 409, Marian Świtoń, Bukownica. 320, Jacek Pilarski, Konin. 14, Roman Berbelcik, Rypin. 176, Zbigniew Kubiek, koło. 246, Mariusz Mikołajczyk, Turek. 265,
Michał Niewiarowski, Kłabawa. 263, Krzysztof Nawrocik, Strzałkowo. 31, Sławomir Budny, Kramsk-Polew. 151, Andrzej Kokorzycki, Koło. 522, Marta Zygmunt, Koło. 76, Jakub Gąsior, Rawicz. 491, Kacper Żurawski, Sieradz. 512, Tomasz Snycerz, Koło. 13, Mariusz Belcewski, Słupca. 506, Leszek Litwa, Koło. 38, Robert Cieliński, Trzebieszów. 555, Adam Gadzki, Konin. 414, Zbigniew Tomczak, Gniezno. 401, Piotr Szymański, Kleczew. 462, Marcin Wojewoda, Koło. 467, Żaneta Wota, Warszawa. 401, Maria Gutowska, Kazimierz Biskupi. 479, Marek Zakrocki, Kobiece. 103, Zuzanna Hajdrych, Kleczew. 355, Krzysztof Sawicki, Kościelec. 114, Dariusz Jakubowski, Płock. 480, Krzysztof Zakrzewski, Polęgie. 325, Zbigniew Polewski, Izbica Kujawska. 2, Tomasz Andrzejczak, Konin. 330, Piotr Protasiewicz, Konin. 17, Anna Blachowska, Korunkowo. 358, Robert Serafiński, Konin. 70, Arkadiusz Gajda, Konin. 563, Sławomir Bartosik, Koło. 416, Adam Tomczyk, Koło. 157, Izabela Koralewska, Borysławice, Kościelne. 180, Ryszard Kucal, Koło. 471, Piotr Wroński, Regmin. 234, Julian Maranda, Wałłogi. 295, Błażej Pańczak, Poznań. 12, Beata Becelewska, Słupca. 238, Piotr Mederski, Baranowo. 438, Roman Waszak, Radziejów. 25, Dominik Bratwa, Koło. 305, Jakub Pierkowski, Koło. 118, Paweł Janas, Strzałków. 16, Adrian Biernat, Żeromin. 15, Joanna Bezczyńska, Gdąbki. 544,
Rafał Błaszczyk, Bartkowice, 324. Paweł Pliciński, Grzegorzew, 121. Radosław Janiak, Łódź, 87. Ewa Gmizicka, Poznań, 152. Dariusz Kokot, Konin, 398. Jacek Szwed, Witkowo, 276. Rafał Nowicki, Koło, 344. Dariusz Raźny, Nekla, 325. Zbigniew Polewski, Izbica Kujawska, 335. No, 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 no. 336, Olga Rabczewska. 310, Grzegorz Piątek, Koło. 452, Mariusz Witkowski, Gniezno. 375, Marcin Staśkiewicz, Koło. 236. Marta Marszałek, Koło. 218. Katarzyna Łubik, Posada. Ósemka Paula Bagińska, Chłodawa. 159. Emilia Wojciechowska, Sieradz. 298. Piotr Pawlak, Poznań. 535. Miłosz Adamczyk. 118. Zbigniew Blachowski, Koronkowo. 128. Łukasz Jaroszewski, Koło. 301. Stanisław Pecyna, Koło. 417. Andrzej Tomkowicz, Regimin. 127. Kacper Jaroszewski, Konin. 111 z Błuskiem. Justyna Idczak-Wrześnicka, Włocławek. 337. Jarosław Pałanecki, Włocławek, 158. Bartosz Koralewski, Koło, 78. Wojciech Gębka, Wrocław, 513. Artur Ławrynowicz, Koło, 154. Beata Kołodziejczak, Sochaczew, 499. Józef Olesiński, Umin, 42. Krystyna Chojnicka, Sierpiec, 220. Marta Łukasik, Koło, 434. Tomasz Walczak, Koło, 436. Tomasz Wasiak, Poznań, w towarzystwie z chyba synów. 219. Przemysław Łódź, Podawa. 388. Artur Szafrański, Koło. 84. Rafał Głuchowski, Koło, 216. Grażyna Łechtańska, Lina, 510. Monika Adamczyk, Koło, 1. Małgorzata Andrzejczak, Kozie Głowy, 43. Jakub Chruściński, Koło,
61, Tomasz Fabiański, 135, Turek, 241, Wioletta Michalak, koło, 333, Przemysław Przywarty, Konin, 169, Katarzyna Krupińska, koło, 379, Tomasz Strapkagiel, Otłoczyn, 62, Agnieszka Falborska, Osiek Mały, 342, Urszula Rakowicz, Konin, 208, Tomasz Lewandowski, Konin, 57, Kacper Durski, koło, 120, Bogdan Janas, Konin, 40, Piotr Chęciński, koło, 112, Piotr Jabłoński, Brześ Kujawski, 104, Lech Jerzy, Hajdryk, Fleczew, 397, Jolanta Szurgot, koło, 474, Dariusz Wybrański, Domanin, 444, Ewa Werner, Malanów, 29, Wioletta Brzychcy, Konin, prosimy pomoc lekarską. Na prostej, dobiegającej do mety, tam jest ofiara wymagająca po prostu pomocy. Prosimy, jeszcze raz prosimy o pomoc lekarską. 50 metrów od mety jest osoba, która wymaga pomocy lekarskiej. Już jest. Dziękujemy. 285, Patryk Olszek, Niezno. 313. Joanna Piekarczyk, Posada. 93. Michalina Grąziel, Posada. 106. Beata Hejna, Kłodawa. 524. Rafał Grzelak, koło. 79. Joanna Gibaszek, koło. 135. Maciej Kaniewski, Powiercie. 482. Zbyszek Zaroda, Konin. 489. Rafał Ziółek, Poznań. 447. Paweł Wilk, Włocławek. Zdarzają się takie sytuacje. Nie można winić w tej chwili na gorąco, wyciągać jakichkolwiek wniosków, dlaczego tak się stało. Trzeba zacząć od tego, że ci wszyscy, którzy decydują się na przygodę z bieganiem i robią to nieregularnie, powinni zmienić swój sposób, zapowiemy teraz, 122. Krzysztof Janicki, koło. A przede wszystkim powinni udać się do poradni specjalistycznej, najlepiej sportowo-lekarskiej, zrobić wszystkie badania i porozmawiać z lekarzem, w jaki sposób powinniśmy realizować to nasze bieganie. 117. Joanna Jamrozi, koło. 485. Martyna Zgierska, koło.
464. Agnieszka Wojciech, płóciennik, koło. Aleksandra Dębińska, Sokołowo, 29. 228. Mirosław Maj, Bielsko-Biała, 400. Zbigniew Szymański, koło. 536. Grzegorz Cereboń, powierzcicie. 2, jesteśmy. 105. Norbert Heliszek, Bieluń. Proszę Państwa, dzisiaj oprócz tego biegu, a może inaczej w ramach tego biegu, przeprowadzamy zbiórkę Pomóż Antosiowi. Tak się dzieje na wielu biegach, niekoniecznie w dniu dzisiejszym nie jesteśmy usamotnieni. Antoś urodził się z wadą serca, przeszedł już dwie operacje. Czeka go kolejny zabieg, na który rodzice gromadzą środki. Pomoc może każdy uczestnik biegu. Wystarczy odebrać u przedstawicieli PKO, dobrze mówię, Banku Polskiego deklarację w postaci kartki na koszulkę z napisem. Tutaj jest zawodnik, który po prostu ma to przy sobie. Biegnę dla Antosia. W dniach 25-26 października przy biurze zawodu, w godzinach jego pracy i tak dalej było to dokonywane, ale teraz tutaj na starcie pojawi się również reprezentacja pracowników banki zrzeszonych w sekcji biegowej liczącej już ponad 330 osób z całej Polski. Tak być powinno, tutaj czytam to, w ramach prowadzonego przez PKO Banku Polski program Biegajmy Razem sponsorowane są różne biegi na terenie całego kraju. I teraz bo proszę mi powiedzieć, proszę powiedzieć Państwu, o co tu chodzi, bo widzę, że masz skarbonkę i masz jakieś kartki. Śmiało i odważnie. Ja jestem wolontariuszem i zbieram pieniądze na operację Antosia. Bardzo bym prosił, jeżeli macie jakieś drobne, to po prostu wrzucamy i będziemy bardzo wdzięczni za ofiarę. Dziękuję za zachętę. A co oznaczają, puszka to wiem po co, ale co oznaczają tutaj? Miejsce i serce ratuj. To dla kogoś, żeby się zapoznał z akcją. Tutaj te kartki, które będzie miał twój... Mam na imię Grzegorz. Grzegorz będzie miał tutaj i przejdzie z tymi puszkami, tak? Dobrze, to w takim razie powodzenia. Ach, i tu jest na tej kartce jeszcze numer konta. Zachęcamy. 290. Paula Pacanowska, Wenica. 289. Agnieszka Pacanowska, Gniezno. 448. Adriana Wiśniewska, Kłodawa. Wcześniejsze numery. 546. Daria Popielarz, Babiak. 73, to są wszystko wcześniejsze numery. 73, Marta Gałdyn, koło. 519, Adam Ostrowski, koło. 521, Anna Kaczorowska, koło. 476. Elżbieta Wysłużal, Poznań. Kilka wyników z klasyfikacji kobiet. Już podajemy. Wygrała Olga Ochal z Bydgoszczy.
Miejsce drugie Agnieszka Mierzejewska. Miejsce trzecie Wolga Krautsowa. Miejsce czwarte Edrlin Kozgei, Kenia. Miejsce piąte Zuzanna Mokros, Pabianice. 311 Aleksandra Pieczka, Murowana Goślina. Miejsce szóste, powtórzę jeszcze raz, Katarzyna Werner, Milanów. Siódme, pierwsza zawodniczka z koła, Paulina Wargacka. Dzisiaj osiągnęła wynik 41-45, a więc na takim samym poziomie, jaki miała do tej pory, który uzyskała w 2011 roku. Ósme miejsce Aneta Turalska, Sierpc. Miejsce dziewiąte Agnieszka Gabriela, Maryka. Miejsce dziesiąte Marta Zygmunt Kolo. Miejsce jedenaste również zawodniczka z koła Joanna Sołtysik. I miejsce kolejne 319 Natalia Piguła Koło. 88 Oliwia Górczewska Osiek Wielki. Miejsce 19 również zawodniczka z koła Iga Przybylska. Numer 82 Łukasz Głowiński Poznań. 567 37 Aneta Celińska Piguła Koło. Proszę Państwa, zdarzają się różne wypadki. Sądzili, że będzie wszystko w porządku, ale przy tej niemiłej sytuacji chcę Państwu powiedzieć, że przenieśmy się daleko, daleko, 1908 rok, kolejne Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Bieg maratoński, tylko dla mężczyzn, kobiety dopiero zaczęły startować w biegach maratońskich na Olimpiadzie w 1984 roku. Londyn 1908. Wszyscy oczekują na przebiegnięcie pierwszego zawodnika, wszyscy już wiedzą na stadionie, że jest to Włoch Petro Donaldi. I rzeczywiście w bramie stadionu ukazuje się szczupła, wycieniowana do granic możliwości sylwetka typowego Włocha, ale zaczyna się schłaniać. Zaczyna biec od jednego krawężnika do drugiego bieżni. Upada. Jeszcze nikogo nie widać w bramie. Wstaje, znowu zaczyna biec. Jest już na ostatnim wirażu. Wchodzi na ostatnią prostą i znów upada. Jest wielkie zaniepokojenie, ponieważ w bramie stadionu ukazuje się drugi zawodnik. Później się okaże, że jest to Hayes ze Stanów Zjednoczonych. Dorando, Pietro Dorando wstaje, znowu próbuje dobiec do minimety. Znów się mu nie udaje. Nie wytrzymują porządkowi, nie wytrzymuje Conan Doyle, autor piszący piękne, sensacyjne książki. Pomagają Włochowi przekroczyć linię mety. Drugi, a w tym czasie Pietro pierwszy przekracza linię mety, ale podtrzymywany przez osoby drugie. Wbiega Amerykanin i od razu składają Amerykanie protest, że Włoch powinien być zdyskwalifikowany, ponieważ sam nie przekroczył linii mety. Oburzenie jest straszne, ale zgodnie z regulaminem i z przepisami dekoracja i na podium staje Amerykanin i dwaj kolejni. Włoch nie. Królowa, będąca w loży królewskiej na tych zawodach, funduje specjalny puchar dla niego. Złoty puchar. Conan Doyle funduje od siebie duplikat złotego medalu olimpijskiego. Życie toczy się dalej. Włoch doszedł do siebie, minęło kilkanaście, a może nawet cały rok. Włoch wyjechał do Stanów Zjednoczonych, żeby startować w biegu z tym złotym medalistą, z Hayesem, Amerykaninem. I z kronik, które były dostępne dla mnie, przeczytałem, że
Włoch wygrywał z nim większość pojedynków. Ale nikt nie wie, nie czytając tego, kto był drugi, ale wielu wie, że aha, w Londynie w 2008 roku upadł i pomogli mu linię przekroczyć Włoch. I teraz jest 2011 rok. Jest Polska, jest Łódź. Wymyślili sobie w maratonie Dbam o zdrowie w Łodzi, że meta będzie na hali. Teraz dużo tych hal powstaje i tak dalej i coraz częściej robią metę na hali. I biegną maratończycy, kończą bieg, biegną i kobiety. Za chwilę. Ciekawe. Czwórka. Władysław Angel, Angel Bydgoszcz. Jeszcze panią 383. Joanna Stupnowicz, Łódź. Izabela Pecyna, koło. I teraz wracamy do Łodzi, 2011 rok. Zbliża się do mety pierwsza kobieta. Pierwsza kobieta prowadzona przez swojego pacemakera prywatnego. Był to Piotr Pogłocki, maratończyk. Wbiegają na halę i Agnieszka Jadasiak, bo to ona jest, potyka się o próg. Pada. Podnosi się i czuje, mocno odczuwa, że nogi zaczynają odmawiać posłuszeństwa. Ale już jest hala, jeszcze tylko kawałeczek do biegnięcia. Znowu upada, podnosi się, zaczyna się czołgać, znów wstaje, znów dobiega. Białorusinka jest już tuż, tuż. Agnieszka, jak opisuje swoje odczucia, przerywa taśmę, jej się tak wydaje, chwyta tą taśmę, ale ktoś inny o setny ułamek sekundy, bo to komórka rozstrzygała, chwycił tą taśmę, była to Białorusinka. Agnieszka mówi, to był mój pierwszy maraton, jeszcze nigdy nie wygrałam maratonu, to był jej kolejny maraton, może tak trzeba powiedzieć, ale cieszyłam się, bo byłam niemalże pewna. Była duża przewaga, kiedy ja widziałam już bramę otwartą na halę, gdzie będzie meta. I teraz Wojciech Staszewski opisywał to w swojej gazecie wyborczej, że tak jak Hayesa nikt nie pamiętał, tak nikt nie będzie rozpatrywał tego, że Białorusinka wygrała któryś tam bieg u nas w Polsce, ale będą pamiętali o tej tragedii, gdzie wszystkie gazety na drugi dzień napisały maraton z upadkiem. Szczepiec 29, Agata Dziedziczak, koło. 516. Zdzisław Szymański, koło. W tym roku na listach startowych z koła było ponad 100 zawodniczek i zawodników. Najlepsze dwie lokaty to wśród kobiet na siódmym miejscu Paulina Wargacka, triathlon koło. Wśród mężczyzn na pierwszym miejscu z koła nie ma jeszcze tu na tej liście. Mamy tutaj 21 klasyfikacji Open. Natomiast z koła mamy Wargacką na pierwszym miejscu wśród pań i wśród pań Marta Zygmunt, koło. Joanna Sołtysiak, koło, trzecia i czwarta. Iga Przydylska, koło. Bluks, triathlon koło. Triathlon koło. 40 indziusz przyleciał.
i lab medico. Nie, moja głowa jest ograniczona. To komputer pokazuje. Nie, proszę. I tylko czytamy. Mogła biegnąć, dlaczego nie, bo już dużo mi zostało, duże grupy biegają, ale to się nie zapomnę. Można przeoczyć też, bo jak jest większa grupa, to... Nie, to nie jest tak, będzie później takie wygodne. Pięćset trzy, Magdalena Kociak koło. 504, Kinga Kowalczyk koło. Wśród pani Olga Ochal, reprezentująca Polskę od 2012 roku, kiedy otrzymała obywatelstwo polskie, wystartowała w maratonie wiedeńskim, chcąc uzyskać minimum na Igrzyska Olimpijskie, zajęła tam czwarte miejsce, się nie udało. Wygrywa wiele imprez na dystansach półmaratońskich, na dystansach 10-15 km na terenie nie tylko kraju, ale i Europy. Olga Ochal, będąc w reprezentacji Ukrainy. 433, Radosław Wentent, Tomaszów Mazowiecki. Zdobyła złoty medal w mistrzostwach kraju Ukrainy. 557. Sławomir Jakubowski, Malanów. A więc złoto 20 km będąc w Ukrainie. Złoto już w Polsce w biegu półmaratońskim. 94. Piotr Granc, Bydgoszcz. Wszystkie biegi. Gratulujemy bardzo. Wszystkie biegi również w kole pokonał Janusz Lenz. Czy możemy pana poprosić tutaj do mnie? Jestem tutaj już. Mogę poprosić? Panie Piotrze. Tak, pan biega w kategorii. Bardzo gratuluję. Mogę powiedzieć śmiało, ponieważ pan wygląda na kategorię o 20 lat w dół. Pan Piotr Gręc, M50. M60. Panie Piotrze, proszę na chwileczkę jeszcze. Bardzo pana proszę. Z moich informacji wynika, że nie wszystkie biegi pan w kole pokonał. Przepraszam, 34 wszystkie. Panie Piotrze, ja znalazłem nie. Ja szukałem bardzo, bo widziałem, że pan po 25 biegach, bardzo przepraszam, że głośno na mikrofon o tym mówię, więc wyłączam. Pan Piotr Gręc pokonał wszystkie biegi tutaj w kole. Dziękuję, gratuluję. Panie Piotrze, niech pan nie wywołuje, niech pan mnie nie wywołuje do odpowiedzi. Dlatego, że po 32 minuty to pan biegał, na pewno wiem. Znam pana sylwetkę sportową i wszystkie wyniki, serdeczne gratulacje. A gratulacje jeszcze dlatego, że umie pan utrzymać swoją sylwetkę sportową. Jak pan w tej chwili tutaj zdradził nam rąbka tajemnicy, mówiąc, że biega pan w kategorii M6. Pan Piotr. I jest pan w zarządzie TKKF-u Kolejarz Bydgoszcz. A Janusza Lenca dzisiaj nie widziałem, albo mi umknął. Czyli umknął nam. Druga dzisiaj była Agnieszka Mierzejewska. 14-krotna medalistka w Mistrzostwach Polski. 3 złote, 8 srebrnych i 3 brązowe w latach 2008-2013. Brązowa medalistka w drużynie U23 w przyłajowych mistrzostw Europy 07, czyli 2007. Ósme miejsce indywidualnie w biegu na 5000 metrów w drużynowych mistrzostwach Europy 2009. 61 i 51 najlepsze wśród Polek miejsce w przyłajowych mistrzostwach świata w Bydgoszczy 2010 i 2013.
trzecia była Wolcha, czwarta była Kozgej, piąta była Zuzanna Makros, Werner Wargacka, mówiliśmy bardzo dużo. Pani Paulino, serdeczne gratulacje, bo reprezentuje pani koło. Spisały się dziewczyny z koła wyśmienicie. W pierwszej dwudziestce jest pań z tego pięknego naszego miasta koła. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie mamy komunikatu, czy już wszyscy zawodnicy i wszystkie zawodniczki. Może komisja sędziowska mi pomoże. Przymiła pani, przymiły panie sędzio. Czy mamy już komunikat, że wszyscy? Czyli jeszcze mamy zawodników na trasie. A więc jeszcze część ta sportowa tutaj się nie zakończyła. Jeszcze może to państwa zainteresuje, jak w kategoriach wiekowych to wygląda. W kategoriach wiekowych za rok 2013 w najmłodszej kategorii K19 było 3 zawodniczki. Zwyciężczyni uzyskała 39,42, a pierwsza Agata Pacyna Mlux Triathlon Koło była na miejscu pierwszym w tej kategorii, ale mieszkanek Koła 51,45. W kategorii K30 było 18 zawodniczek. W tej kategorii na pierwszym miejscu Agnieszka Gortel-Maciuk, Towarzystwo Sportowe AKS Chorzów, 33-22, która jednocześnie była zwyciężczynią w kategorii Open Kobiet. Druga, na drugim miejscu w tej kategorii K30 była Dorota Woźniak. 5 zawodniczek startowało z koła w tej kategorii. Dorota Woźniak, 45-06. W kategorii K40 w ogóle było 9 zawodniczek. Zwyciężczyni tej kategorii uzyskała wynik 48,52. Natomiast były dwie zawodniczki z koła. Pierwsza Anna Kaczorowska, a druga Violeta Michalak. Obie były na miejscu 7 i 9. W kategorii 50-latek nie było żadnej zawodniczki z koła. Natomiast było 5 zawodniczek w tej kategorii pierwszej 50-latek. I zwyciężczyni uzyskała 58 minut. W kategorii K60 były dwie zawodniczki. Zwyciężczyni uzyskała wynik lepszy od swojej koleżanki, która była od niej młodsza, bo była w kategorii K50.